Dzień dobry Państwu. Witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzisiaj mamy 20 lutego 2015 roku. Jak sami Państwo widzicie, w tle ratusz zamojski, więc jesteśmy w Zamościu dzisiaj. Drodzy Państwo, jako marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Niepołomickiej postanowiliśmy zacząć szlak od Warki, gdzie była Konfederacja, gdzie Puławski z Konfederacją Barską rozpoczynał. Później Zamość, udamy się do Tyszowic, gdzie była Konfederacja Tyszowiecka, później do Tarnogrodu, Konfederacja Tarnogrodzka. Ale podam motywy, dlaczego postanowiliśmy pojawić się w Zamościu. Otóż Zamość, drodzy Państwo, to hetman Jan Zamoyski, człowiek, który bronił Rzeczypospolitej Najjaśniejszej, który opracował systemat elekcyjności królów. Ale też dlatego tu jesteśmy, drodzy Państwo, może z takiego mniej ważnego powodu, o czym mówiłem w poprzednim klipie, więc Państwo zobaczycie ten poprzedni klip, zobaczycie odnośnie naszego nawoływania do tego, żeby w Polsce znowu byli hetmani i żeby w Polsce była obieralność, a nie wybieralność tylko. I żeby były głosowania jawne, prawda, żeby były sejmiki, żeby były sejm walny i tak dalej. Ale jesteśmy też dlatego, drodzy Państwo, że tu do gimnazjum chodził Ignacy Mościcki. I ten okres międzywojnia, ponieważ my straciliśmy niepodległość w 1795 roku, wydawało się, że na zawsze. Zaborcy nawet postanowili, żeby nigdy nie używać słowa Królestwo Polskie, żeby nigdy już nie wspominać o Polakach, no nie udało się im to. W 1918 odzyskujemy, drodzy Państwo, niepodległość i tutaj nieznany wtedy człowiek, Ignacy Mościcki, polecam, żeby Państwo weszli na Wikipedię, zobaczyli życiorys, biogram Ignacego Mościckiego. To był przyszły prezydent. I otóż, drodzy Państwo, Piłsudski wprowadza w 21 roku konstytucję marcową, która jest taka, nazwijmy, wzorowana na konstytucji francuskiej, czyli zawiera w sobie dziedzictwo rewolucji francuskiej, mimo że my przecież upadaliśmy wtedy, jak rewolucja francuska powstała. Czyli my straciliśmy państwowość wtedy, bo to był 89, prawda, rok, 6 lat później, my tracimy państwowość, rewolucja francuska tworzy republikę francuską, republikę z monarchii. My byliśmy republiką. My byliśmy zawsze republiką z tym, że z królem. I w 21 roku aplikuje Piłsudski, myślę, że wbrew swojej woli, tą konstytucję. No ale trzeba było mieć jakiś systemat organizacji państwa. On zostaje naczelnikiem, nawiązując do najpierw naczelnikiem, nawiązując do insurekcji kościuszkowskiej, naczelnika Kościuszki, prawda, to jest ta łączność. I później już powstają urzędy prezydenta, wybieralne. No i Piłsudski dostrzega, że to jest fatalny ustrój dla Polski. W 26 roku robi zamach stanu, połowę posłów zamyka do Berezy Kartuskiej, nie patrzy na ich immunitety, bo widzi, że to jest po prostu hołota, która antypolsko zaczyna rządzić. I wprowadza na urząd prezydenta Ignacego Mościckiego, który tu chodził w Zamościu do gimnazjum. Kim był Ignacy Mościcki? No to był szlachetny człowiek. To był szlachetny człowiek, bo to był z pochodzenia szlachcic. To był szlachetny człowiek, geniusz. Był profesorem na Akademii Lwowskiej i był wynalazcą. Wiele swoich wynalazków z dziedziny chemii opatentował, podarował, zbudował azoty tu w Puławach, dzisiejsze, o które walczą Rosjanie, prawda? Zbudował w Tarnowie Mościce. Puławy, nie jestem tego pewny, proszę Was, proszę sprawdzić, ale na pewno Mościce, czyli Tarnów zbudował. Zbudował w Jaworznie. Wiele zbudował. Nie chcę mu dopisywać więcej niż zrobił, ale nie chcę mu też nic ujmować. Chodzi o to, że stworzył polski przemysł chemiczny. Ignacy Mościcki. Zostając prezydentem, gwarantował co? Gwarantował szlachetność. I dlatego tu jesteśmy, drodzy Państwo, żeby promować postać szlachetnego Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza, bo to jest naszym zdaniem odpowiednik Ignacego Mościckiego. Ignacego Mościckiego, który gwarantował szlachetność, wiedzę i szlachetność. Co nam po prezydencie, który nie jest szlachetny? Czy obecni kandydaci to są ludzie szlachetni, ci partyjni? Oni manifestują, mówiąc, że są wyłonieni przez partię jako kandydaci, że nie będę wam wiernie służył, drodzy Polacy, ponieważ bliższa koszula ciału, ja jestem człowiek partii, partia zawsze mnie będzie kontrolowała. Podpisałem z nimi pakta konwenta, formalne czy nieformalne. No tak nam mówią, a Polacy mówią, ale my i tak zagłosujemy, bo może się urwiesz w tej smyczy partyjnej. Nie urwie się ani Komorowski, ani Duda, ani inni. Nie urwał się, nie mówiąc o Palikocie, który jest szefem partii, prawda, czy o Korwinie Mikke. I oni się nigdy nie urwą. Bliższa koszula ciała, oni wiedzą, oni cynicznie państwa chcą oszukać. Proszę nie głosować na żadnego z tych kandydatów. Więc patrzymy na tych niezależnych. Żeby nie było, że nie widzimy tych niezależnych. Co widzimy? Widzimy, że wyłania się szlachetna postać Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza. Czy warto na niego głosować? Tak. To jest morze opatrznościowe. Ja nawołuję jako Wojciech Edward Leszyński tu z Zamościa,
idźmy za śladem Piłsudskiego, bo wszyscy oddają mu hołdy, cześć, ale nie przyznają, że ten człowiek zrobił pewien manewr polityczny w 1926 roku. Pewną przemoc zastosował nawet, wprowadzając ten zamach majowy, prawda, gdzie zginęło, prawie 1000 Polaków zginęło wtedy. Ale wprowadził na urząd prezydenta Ignacego Mościckiego, który był aż do wojny. To był szlachetny, szlachetny Polak. Szlachetny. Twórca potęgi tutaj COP-u, prawda, budowniczy Gdyni i tak dalej, i tak dalej. To jeden człowiek ile mógł zrobić, ale szlachetny, nie żaden partyjny. Człowiek z pochodzeniem szlachetnym. Zresztą Ślepowrą, tutaj mamy herbu korab szlachetnego Włodzimierza Karpowicza. Drodzy Państwo, namawiamy, nie kierujcie się bolszewizmem, który mówi tak jak we Francji, równość, braterstwo, coś tam. To jest kpina, to są żarty, to jest oszustwo. Hołota pod tymi szyldami wchodzi i rządzi państwem. Co robi? No przyjrzyjmy się Zamościowi, co się stało w ostatnim okresie. Zamość po odzyskaniu tej niepodległości, tej 50-procentowej nazwijmy, czy okrągłostołowej niepodległości, czyli takiej fasadowej niepodległości w 1989 roku, szybko zorientował się, że musi przywrócić tutaj do władzy dziedzica, czyli Zamojskiego, prawda? Był Zamojski, który stworzył całe to miasto, który jest pochowany tutaj w katedrze, Zamojscy w ogóle, prawda, w kryptach. Którzy wszystko to stworzyli i bronili tej Rzeczypospolitej, dawali życie za Rzeczpospolitą. Zresztą mało kto wie, że w czasie obrony Częstochowy jednym z obrońców był Czarniecki, ale drugim był Zamojski. W czasie potopu szwedzkiego Zamojski bronił Częstochowy. I ten słynny kult obrony Częstochowy to jest dzięki Zamojskiemu też. Dlatego tu też jesteśmy z wdzięczności. Ja jako leszczyński, prawda? I, proszę Państwo, co się dzieje dalej? Zamojski rządzi kilka kadencji, po czym ostatnio w wyborach samorządowych, czary-mary, tak je nazwijmy, wybory samorządowe 16 listopada, czary-mary, Zamojski zostaje zdetronizowany. Rządzi ktoś inny. Ktoś, kogo popiera partia polityczna. Czyli mamy z powrotem sytuację taką, że dziedzice WON, my tu rządzimy. Taka neobolszewia nam się w ostatnim roku, nie zauważyliśmy nawet tego, jak się neobolszewia rozbestwiła. I neobolszewia chce neobolszewickiego prezydenta. Myślimy tutaj o panu Komorowskim, który jest reprezentantem neobolszewii. Myślimy tu o panu Dudzie, który domyka układ jako PiS, prawda, stoi zawsze na czatach, pilnuje, żeby ci tamci mogli kraść. No to jest tego typu system, musimy to jawno powiedzieć. My jesteśmy za tym, żeby wybory były jawne, żeby rządzili w Polsce ludzie szlachetni, prawda? Zresztą za chwilę razem z panem Cezarym Tołusty, z marszałkiem sejmiku Sławieńsko-Darłowskiego jeszcze coś powiemy na ten temat, ale ja apeluję do państwa. A pozbądźmy się ludzi partii w Polsce. Nie ma partyjnego prezydenta, nie ma ludzi partii w Sejmie. Czy to jest możliwe? Tak, bo tak zawsze było w Polsce. Kto jest w partii, jest naszym wrogiem, a z automatu, bo te partie wszystkie są już przeżarte korupcją, Jurgieltem i tak dalej, prawie wszystkie, albo wszystkie, a jak nie są, to będą, bo to jest wrogie przejmowanie. Po co mam przekupywać iluś tam posłów, jak mogę przekupić szefa partii, prawda? To jest logika, wskazuje rozum, że to jest system degenerujący, niszczący Polskę. Drodzy Państwo, na tym kończę, zapraszam do następnego mojego wystąpienia. Dziękuję.